Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Przy prostokątnym w trójkącie prostokąty mają długości 1 oraz pierwiastek z 3. Najmniejszy kąt w tym trójkącie ma miarę. Narysujmy sobie jakiś tam trójkąt prostokątny. No i powiedzmy, tutaj będzie jakiś kąt alfa. I teraz przy prostokątne. No to ta będzie jedynką, ta będzie pierwiastkiem z 3. Najmniejszy kąt w tym trójkącie ma miarę. Najpierw, który to jest najmniejszy kąt? Najmniejszy kąt stoi naprzeciwko najmniejszego boku, najkrótszego boku, czyli naprzeciwko jedynki. Chodzi o ten kąt, nawet widać to u nas na rysunku. No i jak obliczyć jego miarę? Weźmy na przykład, policzmy to z tangensa. Zobaczmy, że tangens kąta alfa to jest stosunek tego, co stoi naprzeciwko alfa, czyli jedynki, do tego, co stoi obok alfa, czyli do pierwiastka z 3. Tangens alfa to jest 1 przez pierwiastek z 3. Można tutaj usunąć niewymierność z mianownika, czyli mnożąc górę i dół przez pierwiastek z 3, otrzymamy pierwiastek z 3 przez 3. Kiedy tangens przyjmuje wartość pierwiastek z 3 przez 3? Taką wartość przyjmuje wtedy i tylko wtedy, gdy kąt alfa równa się 30 stopni, czyli odpowiedź B. Oczywiście tutaj mówimy, powiedziałem wtedy i tylko wtedy, w przedziale od 0 do 90 to jedynie dla wartości 30 stopni. Tangens generalnie nieskończenie wiele przyjmuje wartość pierwiastek z 3 przez 3, ale to już jest na poziomie rozszerzonym. Tutaj mówimy oczywiście o kącie ostrym dla kąta ostrego równego 30 stopni.